Hej, witam Cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu w środę. Czas zerknąć, co ciekawego, dziś na topowych indeksach zagranicznych, co się dzieje na rynku krypto, bo coś mi się wydaje, że tam polała się dzisiaj krew i podsumujemy dzisiejszą sesję na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, zapraszam do pozostania. Przygotowałem tradycyjnie skrót informacji prosto z bankiera i od nich rozpoczniemy nasze spotkanie. W Chinach już szósta sesja z spadkami notowań węgla. Kontrakty terminowe na węgiel energetyczny spadają w Chinach już szóstą sesją z rzędu. Najbardziej aktywny kontrakt na węgiel energetyczny zniżkuje o 7,5% do 1144 yuanów za tonę, czyli 179 dolarów, informują maklerzy. Od 19 października kontrakty terminowe na węgiel zniżkowały już o 38%. To najdłuższa taka seria ze spadkami cen od ponad roku. Władze Chin. Zapowiedziały kilka dni temu interwencję na rynku, aby powstrzymać wzrosty cen węgla, który jeszcze niedawno kosztował rekordowe 1982 juany za tonę. Komisja zapowiedziała, że będzie ostro zwalczać manipulację cenami węgla i gromadzenie tego surowca, postrzegane jako zakłócenia porządku rynkowego. Ciekawe, lecimy dalej. Firma dostarczająca energię w Holandii prosi klientów, by zrezygnowali z jej usług, bo zbankrutuje. Firma dostarczająca energię, Enstroga prosi klientów, którzy ostatnio nie zgodzili się na podwyżkę stawek, aby dobrowolnie zrezygnowali z jej usług. Jeśli pozostaną klientami i nadal będą płacić niższe stawki za prąd i gaz, firma obawia się bankructwa. Niecodzienna prośba firmy została zawarta w piśmie rozesłanym do klientów. Jest ona konsekwencją gwałtownych wzrostów cen gazu. Portal nu informuje, że Enstroga chciała wcześniej jednostronnie narzucić swoim klientom kilkuset procentową podwyżkę. Urząd do Spraw Konsumentów i Rynku wskazał jednak, że jest to nielegalne, ponieważ jednostronne przerwanie dostaw energii elektrycznej i gazu jest niedozwolone w okresie zimowym. Na polecenie regulatora spółka musi nadal dostarczać energię do odbiorców, którzy nie zgodzili się na podwyżkę cen, czytamy w portalu. Dlatego firma wystąpiła do swoich klientów, aby wyrazili zgodę na podwyżki lub zrezygnowali z jej usług i przenieśli się do innych dostawców energii. No ciekawa sytuacja, daj znać co o tym sądzisz w komentarzu, a ja lecę dalej. Ostatnia podwyżka 100% sygnałem, że dalej mogą one rosnąć. Październikowa podwyżka 100% przez Radę Polityki Pieniężnej może być sygnałem, zwłaszcza dla osób wspomagających się kredytem przy kupnie mieszkań, że będą one dalej rosły. Powiedział w środę podczas kongresu w Poznaniu minister finansów Tadeusz Kościński. Mam nadzieję, że sygnał, który wysłała RPP dwa tygodnie temu, czyli podniesienie stóp procentowych, to sygnał, że stopy będą szły do góry i ludzie się zastanawiają, czy naprawdę ich stać, żeby brać kredyty i kupować nieruchomości, bo może być trochę ciężej spłacać kredyty za kilka lat, jak stopy procentowe będą wyższe. No to akurat fakt. Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu 6 października nieoczekiwanie dla rynku podniosła stopę referencyjną do 0,5% z 1,1% w skali rocznej, lombardową do 1%, z 0,5% redeskontową weksli do 54% z 1,1% i tak dalej. Przypominam również, że za tydzień, równo w przyszłą środę, mamy właśnie kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i zobaczymy, czy Rada zdecyduje się na kolejną podwyżkę stóp Minister pytany o obecny. Podwyższony poziom inflacji przyznał, że za taki stan odpowiadają w dużej mierze czynniki zewnętrzne. Ta inflacja jest spowodowana różnymi czynnikami. Sporo jest zewnętrznych. Ceny energii, ceny gazu, ceny ropy poszły bardzo mocno w górę. Mieliśmy przez rok lockdown, sporo zaoszczędziliśmy, bo nie wydawaliśmy, więc teraz zaczynamy wydawać. Powiedział, w połowie października GUS poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu tego roku wzrosły rok do roku o 5,9%, a w porównaniu z poprzednim miesiącem zwiększyły się o 0,7%. Procenta. Lećmy dalej. Kolejny debiut na New Connect. Ur pracuje nad wczesnym wykrywaniem raka. Gdańska firma zajmująca się badaniami nad testami umożliwiającymi wczesne wykrywanie nowotworów zadebutowała 27 października w alternatywnym systemie obrotu. Kurs akcji spółki wzrósł na otwarciu, w debiucie na rynku New Connect o 1% do 101 zł za akcję. Cena emisyjna została ustalona na równe 100 zł, to oznacza, że spółka uprasowała nowe akcje serii C za 9,5 miliona, tym samym wartość spółki według ceny emisyjnej wyniesie prawie 112 milionów. Środki pozyskane w ramach emisji przeznaczone będą na kontynuację prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez emitenta. Założona w 2019 roku spółka specjalizuje się w tworzeniu technologii mającej umożliwić wykrywanie chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Najbardziej zaawansowanymi w rozwoju są testy diagnostyczne dla raka trzustki, wniosek o ochronę patentową złożony w czerwcu 2019 roku oraz dla raka Prostaty wniosek o ochronę patentową złożony w czerwcu 2020 roku i za chwilkę zobaczymy, jak finalnie ten debut dzisiaj się zakończył. Lećmy dalej. Allegro Smart testuje nową opcję? Chce być jak Amazon Prime. No popatrzmy. Allegro Smart testuje nowe rozwiązanie. Serwis udostępnia darmową dostawę produktów za minimum 20 zł do punktów odbioru oraz paczkomatów. Allegro chce być jak Amazon. Sprawdzamy, kto skorzysta z testowej opcji. Allegro Smart testuje darmową dostawę produktów dla zamówień w trzech kategoriach za minimum 20, 25 oraz 30 zł. Z nowej opcji skorzysta część klientów serwisu. Do tej pory oferta Smart obejmowała darmowe dostarczenie zakupów, jeżeli ich wartość wynosiła minimum 40 zł, przy dostawie do paczkomatów lub punktów odbioru. Allegro Smart kontra Amazon Prime. Pamiętamy tę informację, jak Amazon Prime się pojawił, no i wtedy zaczął się rajd spadkowy na Allegro. Allegro chce być jak Amazon? Największy konkurent. Platformy uruchomi usługę Prime na początku października tego roku. Polega ona, podobnie jak Allegro Smart, na możliwości zakupu abonamentu na darmowe dostawy zakupów. Jeden z wyjątków pomiędzy ofertami dotyczy minimalnej wartości zamówienia. Oferta Prime dostępna jest dla wszystkich zakupów bez względu na ich wartość. Jednocześnie warto podkreślić, że obie usługi dostępne są u tych sprzedawców, którzy dołączyli do programów platform sprzedażowych. Możemy domyślać się, że testy darmowej dostawy SMART dla. Niższej wartości zamówienia mogą być sposobem Allegro na podniesienie konkurencyjności względem Amazon Prime. Allegro Smart testuje darmowe dostawy od 20 zł. Część użytkowników Allegro Smart od 26 października do 3 stycznia 2022 roku będzie mogła skorzystać z bezpłatnej dostawy. Pakiecie na zamówienia o niższej wartości niż obecne, czyli 40 zł. W zależności od tego, w której grupie jest kupujący, może skorzystać z darmowej dostawy w przypadku zakupów u jednego sprzedającego za minimum 20, 25 lub 30 zł. O tym, jaki wariant udostępniliśmy danemu kupującemu, daliśmy mu znać mailowo, podaje Allegro. Tak więc daj znać w komentarzach, korzysta z tej usługi, czy dostałeś takiego maila. A ja lecę dalej. Bank. Zysk netto grupy Alior Bank w trzecim kwartale tego roku wzrósł do 150,4 miliona z poprzednio 81,8 miliona rok wcześniej. Zysk okazał się 14% powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali, że wyniesie on 132 miliony. No to ciekawie, zysk netto w trzecim kwartale wzrósł 84% rok do roku i 21% kwartał do kwartału. Po trzech kwartałach tego roku zysk netto grupy Aljor Banku wynosi ponad 382 miliony, podczas gdy rok wcześniej bank miał 431 milionów straty. Aljor chce utrzymać udział w rynku kredytów hipotecznych. Alior Bank modyfikuje ofertę kredytów mieszkaniowych, by utrzymać bieżący udział rynkowy i sprzedawać tych kredytów miesięcznie za co najmniej 300 milionów złotych, poinformował wiceprezes zarządu Alior Banku Dariusz Szwed. Bank szacuje, że w trzecim kwartale jego udział rynkowy w sprzedaży kredytów hipotecznych wyniósł 4,1%. Zakładamy, że to będzie motor napędowy wzrostu naszych aktywów. Widząc możliwe spowolnienie związane ze wzrostem stóp procentowych, staramy się wyprzedzić lub zrównoważyć trend, który mógłby się pojawić. Dodał w trzecim kwartale: sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 944 miliony, co oznacza wzrost o 5% kwartał do kwartału. Po trzech kwartałach sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 2 miliardy 591 milionów i wzrosła o 23 Procent rok do roku. Łączny limit kredytowy przyznany przez IOR klientom małym, średnim i dużym wyniósł w trzecim kwartale miliard sto milionów. Ciekawie, lecimy dalej. IOR, bank ocenia, że w najbliższych latach bank powinien osiągnąć zdolność do wypłaty dywidendy, poinformował wiceprezes zarządu banku. W tym roku, czyli 2021, nie planujemy wypłaty dywidendy, ale w naszej ocenie w najbliższych latach Alro powinien osiągnąć zdolność do wypłaty dywidendy za wcześnie, by deklarować horyzont czasowy. Po trzech kwartałach tego roku zysk netto grupy Alrobanku Banku wynosi ponad 382 miliony, podczas gdy rok wcześniej bank miał ponad 431 miliona straty. Lećmy dalej. Infoscan podpisał list intencyjny z grupą Modne zakupy. Notowany na NewConnect InfoScan podpisał list intencyjny z grupą Modne Zakupy, właścicielem m.in. polskiego sklepu e-commerce z bielizną. Strony umowy zakładają nawiązanie współpracy, nie wykluczają powiązania kapitałowego, podał InfoScan w komunikacie prasowym. Daj znać, co o tym sądzisz, czy to może być pozytywne dla InfoScanu, czy wręcz przeciwnie. Grupa Modne Zakupy działa w branży e-commerce. Prowadzi internetowy sklep multibrandowy z bielizną, odzieżą oraz akcesoriami erotycznymi. Firma posiada w swoim portfolio ponad 150 marek. Baza aktywnych użytkowników to około 650 tysięcy osób. Grupa wygenerowała w ubiegłym roku ponad 16,5 miliona przychodów ze sprzedaży. No ciekawe. Lecimy dalej. Ruszają zapisy na akcję Big Cheese Studio. To 23 spółka z rodziny Playway, która idzie na giełdę. Tym samym będzie to już 18 debiut producenta gier na warszawskim rynku w tym roku. Po ofercie publicznej Huge oraz przejściu z New Connect Creepy Jar na rynku głównym chce zadebutować Big Cheese Studio. To spółka z grupy Playway, do której obecnie należy prawie 70% akcji Łódzkiego Studia. Dzięki temu grupa Playway powiększy indeks notowanych spółek, w której jest akcjonariuszem. O swoistym indeksie Playwaya pisaliśmy we wcześniejszym artykule. Pamiętam, oczywiście, to przytaczałem na jednym z podsumowań. Spółka zamierza zaoferować 135 tysięcy akcji nowej emisji Serii B oraz 870 tysięcy już istniejących akcji Serii A należących do wspomnianego Playwaya. Oraz pozostałych dwóch głównych akcjonariuszy. Tym samym po zrealizowaniu scenariusza zaplanowanego w prospekcie emisyjnym, nowi akcjonariusze będą w posiadaniu 3,2% akcji nowej emisji oraz 21% akcji sprzedanych przez dotychczasowych właścicieli. Zapisy na akcje ruszają 29 października. Dla inwestorów indywidualnych potrwają do 8 listopada. Natomiast Instytucjonalni mają czas do 9 listopada. W obu przypadkach kończą się o godzinie 17. Daj znać, czy będziesz brał udział w tych zapisach, a ja lecę dalej. Dom Development rozpoczyna sprzedaż 231 mieszkań w Warszawie. Lećmy dalej. Kruk ma pozytywną decyzję. Jednego z największych banków w Polsce w zakresie zawarcia umowy cesji wierzytelności dotyczącej zakupu portfela wierzytelności datalicznych niezabezpieczonych o wartości nominalnej około 543 miliony złotych oraz portfela niezabezpieczonych wierzytelności małych i średnich przedsiębiorstw o wartości około 730 milionów Podał kruk w komunikacie nieźle. Amika widzi w październiku kontynuację wrześniowego ożywienia popytu na AGD. Ale grupie trudno będzie przebić sprzedaż z drugiej połowy 2020 roku, poinformował Pan Biznes w wywiadzie członek zarządu spółki. Dodał, że po trzecim kwartale spodziewa się wyhamowania spadku marży, EBIA i kompensacji presji kosztowej dzięki wyższym cenom sprzedaży. W trzecim kwartale tego 2020 roku przychody grupy. Wyniosły 859,1 miliona złotych, a w czwartym kwartale było to 935,3 miliona złotych. Tak więc ciekawie, w pierwszej połowie tego roku grupa Amika zwiększyła przychody o 24% do ponad 1,5 miliarda złotych. Grupa wypracowała 107 ponad milionów w wyniku Ebida plus 22%, 74,9 miliona zysku operacyjnego plus 28% oraz 55,5 miliona zysku netto, jest to przyrost o 41%. Marża Ebida zmniejszyła się do 6,8% z poprzednio 6,9%. Ale dalej. Budimex. Skonsolidowany zysk netto Budimexu z działalności kontrolowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w trzecim kwartale tego roku ponad 101 milionów wobec 98,5 miliona przed rokiem. Podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk wyniesie 116,3 miliona. Zysk operacyjny grupy Budimex z działalności kontrolowanej wyniósł w trzecim kwartale blisko 140 milionów wobec 153,1 miliona. Rok wcześniej konsensus PAP Biznes zakładał EBIT w kwocie ponad 150 milionów, a prognozy wahały się od 140 do ponad 157 milionów. Grupa odnotowała w trzecim kwartale 2,3 miliarda przychodów z działalności kontynuowanej wobec 2,16 miliarda w analogicznym okresie roku poprzedniego. Analitycy ankietowani przez PAS, PAP spodziewali się przychodów właśnie na poziomie 2,3 miliarda. Po trzecim kwartale tego roku grupa Budimex zanotowała 5,5 miliarda przychodów z działalności kontrolowanej, ponad 416 milionów zysku operacyjnego oraz ponad 301 milionów zysku netto jednostki dominującej. Z działalności kontrolowanej w pierwszej połowie 2021 roku Budimex sprzedał wszystkie udziały w spółce Budimex Nieruchomości, co oznaczało sprzedaż całego segmentu działalności deweloperska i zarządzanie nieruchomościami. Zysk netto grupy Santander Bank Polska w trzecim kwartale tego roku wzrósł do ponad 543 miliony z poprzednio 479,8 miliona. Poinformował bank w raporcie, zysk banku okazał się 18% powyżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 460 milionów. No to ciekawe jak tam dzisiaj kurs Santandera reaguje. Zysk netto w trzecim kwartale tego roku wzrósł 13% rok do roku i 144% w ujęciu kwartalnym. Po trzech kwartałach tego roku zysk netto grupy Santander wnosi ponad 918 milionów, czyli jest o 3,9% niższy niż rok wcześniej. Lećmy dalej. Santander Bank Polska liczy, że w kolejnych miesiącach utrzyma dwucyfrowy wzrost kredytów hipotecznych, a w kredytach konsumpcyjnych będzie kontynuował pozytywny trend, poinformował prezes banku. Z optymizmem patrzymy na kolejne miesiące. W segmencie detalicznym zapewnie utrzyma się dwucyfrowy wzrost kredytów hipotecznych, a w kredytach konsumpcyjnych będziemy kontynuowali pozytywny trend. Bank poinformował, że w trzecim kwartale nastąpiło dalsze przyspieszenie dynamiki sprzedaży kredytów hipotecznych, skutkujące kolejnymi rekordowymi wynikami. Nowo uruchomione kredyty hipoteczne osiągnęły w trzecim kwartale tego roku wartość 2,8 mld zł, czyli były o 125,6% większe niż rok wcześniej. W porównaniu do drugiego kwartału sprzedaż wzrosła o 32%. Sprzedaż kredytów gotówkowych Santander. Bank Polska w okresie pierwszych 9 miesięcy tego roku wyniosła 5,3 miliarda złoty, czyli wzrosło o 13,4% rok do roku. W samym trzecim kwartale było to 2 miliardy złoty. Nieźle, lecimy dalej. Drago i Movie Games VR mają umowę ramową o ścisłej współpracy. To jest dopiero ciekawa informacja. Spółki podały, że zawarcie Wspomnianek umowy może mieć istotny wpływ na ich wyniki finansowe w roku 2022 i latach następnych. No to gratulujmy, lećmy dalej. Chopper szacuje, że skorygowane... Ebida Grupy wyniosła w trzecim kwartale 2021 roku 7,2 miliona wobec 5,6 miliona przed rokiem, co oznacza wzrost rok do roku o 29%. Podała spółka w komunikacie: Przychody ze sprzedaży wzrosły w tym czasie do 20 milionów z 11,6 miliona przed rokiem, czyli o 73%. Zgodnie z szacunkami, Ebida Grupy w trzecim kwartale wyniosła 6 milionów wobec 5,4 miliona w trzecim kwartale ubiegłego roku, a zysk brutto 4,4 miliona wobec 3,2 miliona przed rokiem. Po trzech kwartałach tego roku Przychody ze sprzedaży szopera wzrosły do 53,4 miliona z poprzednio 32,4 miliona. Skorygowana EBIDA zwiększyła się do 22,8 miliona z poprzednio 16,4 miliona. EBIDA do 18,7 miliona z poprzednio 14,7 miliona, a zysk brutto do 25 milionów z poprzednio 10,8 miliona. Dzisiaj czerwień zalała rynek krypto. Widzimy, że w topowych altach Shibaś tutaj wyróżnia plus 35%. To popatrzmy, jak indeks strachu i chciwości w tym momencie wygląda. Widzimy, że poziom 73 na jednym, na drugim 67, czyli chciwość na rynku cały czas jest obecna. Jeżeli chodzi o winowajce dzisiejszych spadków na altach, to oczywiście jest to korekta na Bitcoinie, która sięga w tym momencie 7%. Za jednego Bitcoina trzeba zapłacić poniżej 60 tysięcy dolarów za sztukę. Dokładnie 59 338 dolarów, Ethereum 4028 dolarów i też korekta ponad 5%. Hex traci 13%. Binance Coin 7, 9. Cardano, Solana 7, również 6. Polka. Czytoczcoin. 7% to są te największe zejścia, oczywiście jeżeli mówimy o topowej dziesiątce, a w topowej setce tych człowiek-projektów na świecie Shiba Inu dzisiaj eksplodowała, wręcz przy tym negatywnym sentymencie, 34% do góry. Potem Lend 13% do góry, Holo 7,8% i jak widzimy mamy bardzo mało projektów w zionych barwach. Wszystko się dzisiaj praktycznie przecenia. Najmocniej jest to CRV 15,4%, Celo prawie 15%, prawie 15% również The Graph. Teta 1385, ponad 13 Stx Hex, ponad 12 Tel. jak widzimy, tych dwucyfrowych spadków dzisiaj jest naprawdę sporo. Również pod presją spadków mamy Hero, jak widzimy, też cofa 7,4%. Tak więc. Pod szybki wystrzał, kiedy można było sobie zainkasować prawie 30%, pod informacje odnośnie zbliżającego się listingu na jednej z topowych giełd, które już bardzo, bardzo blisko. Tak więc, jak nie wiesz, o, co, o czym mówię, to zapraszam cię na materiał, który poświęciłem. Właśnie również te informacje są dostępne na cafie głównym kanału. I przypominam również przy okazji, że w tym miejscu przypominam dla Ciebie podstawowe giełdy. Jeżeli zamierzasz uczestniczyć w tym rynku, to jest one niezbędne, żeby na przykład zakupić swoje pierwsze krypto za złotówki. W środku masz właśnie BitBaya obok Binance, czyli najlepsza i największa giełda krypto na świecie. Trzecia to Gate.io, gdzie na przykład takie wynalazki jak Shiba, czy też inne dziwne Bitcoiny są dostępne. Czyli to są te podstawowe giełdy, pozostałe są dostępne w opisie. No i zobaczymy, jak również tutaj Hero będzie reagować w najbliższym czasie na te najbliższe wydarzenia. Przejdźmy teraz do rynków zagranicznych. Zobaczmy tutaj na indeks strachu i chciwości. Mamy poziom 67. Jeżeli chodzi o SP 500, w tym momencie, pamiętajmy, że sesja cały czas trwa. Widzimy, że Microsoft dzisiaj bardzo ładnie zyskuje ponad 4,5%. Adobe przecenia się o 30. Widzimy, że tutaj Mamy dosyć ciekawą spółkę z 6% korektą, kolejna 5% korekta, też nieźle. Google radza to 3,2%, Facebook cofa o 18%, setnych. Amazon 11%, Tesla zyskuje 5, 4%. Potem w, widzimy, że Visa cofa 4,7%, Mastercard 5% ponad, PayPal 2,4%, czyli widzimy, że no tutaj w tym sektorze akurat nie ma czym się chwalić. No i widzimy, że generalnie, jak patrzymy tutaj na przegląd sektorowy, no to widzimy, że raczej mamy dzisiaj cofnięcia, jeżeli chodzi o indeksy. Popatrzmy sobie na świat, czy również tak to wygląda. Też nie wygląda to zbyt optymistycznie, chociaż widzimy, że jakieś pojedyncze spółki, na przykład w Brazylii, miały tutaj pozytywną sesję. Kanadyjski rynek, no można powiedzieć, że względnie, Wielka Brytania, podobnie, Irlandia również, Chiny, też jakiegoś szaleństwa spadkowego nie widzimy, Japonia, podobnie. No to zerknijmy sobie na te indeksy topowe. Jeżeli chodzi o ropę, w tym momencie cały czas mamy tutaj y, ruch w ręczu. Dzisiaj zejście korekcyjne. 84 84,5 dolara za baryłkę DAX. Dzisiaj w korekcie 15695 punktów. S&P 500 po wczorajszym wybiciu historycznych szczytów. Dzisiaj, jak widzimy, jeszcze na plusie. Zobaczymy, jak ta sesja się zakończy. 4537 punktów. NASDAQ mocno do góry. 15644 punkty. Dow Jones dzisiaj spada 35 550 punktów i rasę dzisiaj również koryguje 2273 punkty jeżeli chodzi o srebro dzisiaj w zatrzymaniu 24,16 centów za uncję, złoto delikatny plusik 1794 dolary za uncję i waluty do złotówki frank mocno rośnie 4,34 funcik w zatrzymaniu 5,46 euro mocno do góry 4,62 i dolar również do góry 3,98 i przejdźmy teraz już na spokojnie do tego co ciekawego dzisiaj na Naszym na naszym głosowaniu, przechodzę na kartę społeczność, gdzie masz okazję współdecydować o tym, jaki przegląd sobie zobaczymy w najbliższą sobotę. I mamy 191 oddanych głosów i widzimy, że zwycięża gaming jak na razie 41% oddanych głosów. W drugie miejsce to banki 24%, a trzecie to spółki wchodzące w skład Indeks WIG Ukraina, 20%. Tak więc zapraszam Cię tutaj, abyś oddał swój głos i współdecydował o tym, co z zobaczymy w najbliższym czasie. A już przechodzę do podsumowania dzisiejszej sesji na GPW. Co tam ciekawego się wydarzyło, zobaczmy, jeżeli chodzi o. Spółki produkcyjne to zobaczmy, co tutaj ciekawego się dzieje. Bo widzimy, że Milkland jest zblokowane 32,5%. Trzeba to zweryfikować, oczywiście, jak finalnie się zamknęło. Ambra 1,5% na pusie, Wawel 1%. Jeżeli chodzi o największe zejście korekcyjne, jest to Milkpol 6% w dół, czy Haptek 4%. Liderzy obrotu jest to Mikilant 3 584 tysiące harper. Jeżeli chodzi o VicTech to widzimy, że tutaj największe wzrosty jest to OAT 3,18%, XTP 3%, w korekcie za to mamy LiveChat 4,3%, Review 3%, liderem obrotu jest cyfrowy Polsat, który traci dzisiaj 2,4%, z wynikiem na obrocie 27 ponad milionów, Orange 14 milionów, Asseco SE 6 milionów i 0. 000 000. Walka podaży z popytem nikt nie zwyciężył dzisiaj. Jeżeli chodzi o spółki dywidendowe, tutaj widzimy, że Ambra 1,5% na plusie i jak widzimy w zejście kolekcyjne to Santander 2,13%, Archicom 2%, 1,5%, Grodno, lider obrotu to Kernel 6 milionów na obrocie. Jeżeli chodzi o grupy, czyli pogromcy, tutaj pierwsze w kolejce. Mabion dzisiaj zyskuje 8%, Mercator 7,83 na plusie, Farmena 3%, w odwrocie mamy Kormoja 7% w dół, Metcam 4,29, czy Genontek 2,72. Liderzy obrotu jest to Mabion 30 15, Mercator 2,5, Biomet Lublin. Jeżeli chodzi o budownictwo, tutaj w tym indeksie mamy Herkulesa, który zyskuje ponad 11,3%, złe na skrono w obrocie prawie 4%, Robczyce 2,6%, IBEB setnych. w odwrocie ENAP traci 5,21 na minusie, DECORA 388, ITERem obrotu jest Budimex z wynikiem 13,5 miliona i dzisiaj wykręca. Zejście korekcyjne na poziomie 3,5%. Na indeksie wiknieruchomości nieruchomości liderem wzrostów jest I2D 8,40%, 8,4%. Atlas jest 8%. W korekcie mamy Plaza Center 3,81 na minusie, Archicom 2%. A liderem obrotu jest Tom Development 342 tysiące, czy Echo 194 tysiące. Z energetyką tutaj widzimy, że mamy tylko trzy spółki w zielonych barwach. Jest to Benzin z wynikiem 2,16 na plusie, PGE 45 setnych, Enea 2 ,10. W odrocie ML System 2,80 na minusie, Zepach 2,43 na minusie też obrotu jest to PGE 19,13700 Tauron. Na turystyce dzisiaj największe wzrosty. To interferi 1,20%, po oraz nowatura z powyżej procenta na plusie, w korekcie Rainbow prawie procent, efekt 1,8%, Enter 3 ,24 na czy czytat 5,5%. Na odzieżówce w dniu dzisiejszym tylko dwie spółki w zielonych barwach jest to Solar oraz PEPCO delikatnie powyżej zera. W odwrocie mamy Hurtimex, który traci 9,5%, CCC na minusie, Zotik 2,30 i też obrotu jest to LPP 22 miliony 17 CCC. Na gastronomii dzisiaj największe wzrosty to IBC Polska eksplozja wręcz 35%. Procent na plusie 74 tysiące. MEX Polska 1,89 na plusie. W odrocie mamy hamburger 2,70 na kolekcie Sphinx 1,12. Amrest z, widzimy bez zmian. Walka podaży z popytem, obrót 2 600. Jeżeli chodzi o spółki z WIK Ukrainę dzisiaj Migrant. Eksplodował 32% do weryfikacji, KSG Agro ładnie 15,5%, Agro to 7% do góry, w odwrocie mamy Q Energy 10% w dół, M-Company Kernel delikatnie poniżej zera. Liderem obrotu jest to Kernel 6 milionów 4 banki, KSG Agro czy 3 miliony. Jeżeli chodzi o gaming, popatrzmy w dniu dzisiejszym. Największe wzrosty to Falcon 20% do góry, Ovid Works 814, INTM 560, PBG's 550 czy Gains 488. Jak widzimy. Na ilość spółek, a jest ich ponad 70, w tym zestawieniu mamy Maraz na gamingu cały czas. Największe spadki to Punk Pirat 8%, Drageus 73%, BTC Studio 753, Neurone 486, Glabater 430. Liderem obrotu jest CD Projekt z wynikiem 62 miliony i dzisiaj też CD Projekt spada o 2,19%. TS Games 7 600, 11 Bit bankie 600 i bankie 400. Huge. Sam indeks straci dzisiaj 1,8%, zerknijmy przy okazji na pozycje krótkie. Co ciekawego się tutaj dzieje. I widzimy, że mamy PKOS na shortcie, Dino i JTS World czyli oraz 5 shortów na CD projekcie. Wracamy na banki, popatrzmy dzisiaj największe wzrosty to bość 3% do góry, MBank prawie 3%, Getty Nobel 222, w korekcie Santander 213, Milenium 198. I też obrót jest to PKB 94 076, PKO USA. I jeżeli chodzi o sam indeks, dzisiaj wzrosty sięgają 800%, wynik 9064 punkty. Na OZE w dniu dzisiejszym widzimy, że VAT na skronnym obrocie oraz stilo odpowiednio VAT 5% do góry, stilo 3,92%, 1,5% 0,1 cm. W odwrocie mamy za to ciasteczka, 5,47 na minusie, Kolumbus 5,27 na minusie. I też obrotu jest to unimodbańka 200, 762 tysiące, Kolumbus. I lecimy teraz dalej, jeżeli chodzi o. Indeksy, popatrzmy sobie na indeksy, gdzie są indeksy, gdzie są indeksy. Co tam ciekawego się dzieje dzisiaj? Widzimy, że wikleki najmocniejsze wzrosty 2,79, Ukraina 1,5%, media 1,28 i w odwrocie, popatrzmy sobie, jest to górnictwo 2,5%, telekomunikacja 1,95 czy WIG Games 1,80. Z głównych indeksów, które oglądamy w szczegółach, pierwsze na spadku jest WIG 20, 2404 punkty i spadek setne. Jeżeli chodzi o NVIG 40, koryguje dzisiaj o 5,8, wynik 5,630 punktów i ECWIG 80 również koryguje o 0,26, 27326 Punktów. W szczegółach WIG20, popatrzmy tutaj, największe wzrosty to Mercator 7,83%, Santander 1,3%, Allegro 1%, na się również PG oraz PGNiG. Jeżeli chodzi o największe zmiany w dół, to Toyota SW traci 2,92%, CCC 282 na minusie, KGHM 2,48, a liderem obrotu jest Allegro 204 miliony, Dino 167 milionów. Na średnich spółkach z Envig 40, popatrzmy na lidera. I jest to dzisiaj, jak widzimy, spółka Mabion 8 ponad procent, OAT 3,18, Mbank 2,98. W odwrocie mamy Famul 5% na minusie, Kruk 4,68 na minusie. Literem obrotu jest Ayron 70 milionów, 31, Mbank Mabion 30. Lecimy teraz z EZWIK 80. Popatrzmy, co ciekawego się w tym momencie dzieje, jeżeli chodzi o właśnie indeks małych spółek. I jak widzimy, dzisiaj Astarta największe wzrosty w tym indeksie zalicza 4,17, Arway 3,49, Bosch 3,11. A w korekcie dzisiaj Kormway traci 7%, Action 397 czy Dekora 388. Liderem obrotu jest Bogdanka 4700, Oponeo 2800, 2,200. Potem mamy Capto. Yy, I lecimy teraz z New Connectem. Popatrzmy, co tutaj się ciekawego w dniu dzisiejszym dzieje. Jeżeli chodzi o największe wzrosty, to dzisiaj jest to Komeko 67% do góry. To trzeba oczywiście zweryfikować. IBC Polska 35, Golab 27, Aponent 25, Falcon 20, 18M4B, Roko 18. I jeżeli chodzi o największe spadki, popatrzmy, co się dzieje na New Connectie. W dniu dzisiejszym, jeżeli chodzi o największe zejścia, to jest to. Balticon traci 19,5% i 93 tysiące obrotu, Arena traci 17% i 64 tysiące obrotu, potem Fenergi 10% w dół, czy Carlson 10% w dół. Jeżeli chodzi o liderów obrotu na małym parkiecie, popatrzmy, czy mamy jakieś spółki powyżej miliona. Nie mamy ani jednej Columbus z najwyższym obrotem 762 tysiące, inwendują potem 679 tysięcy. Lecimy teraz z indeksem szerokiego rynku. Popatrzmy, co tutaj się ciekawego dzieje pod kątem wzrostów. Ja sobie w tle już odpalam statystyki i zobaczymy, jak, ile wynosiły dzisiaj obroty i co ciekawego się dzieje, jeżeli chodzi o. Właśnie podsumowanie. Widzimy, że KSG Agro potwierdzone 15,5%, Hercules 11, 10, Ferrum, potem na dużym obrocie na pewno Mabel się rzuca w oczy 8% 30 milionów, Mercator 7% 83, 15 milionów, czy na przykład Astarta 4% 2 miliony, czy Agroton 7% i również mamy tutaj wysoki obrót powyżej 2 milionów. Transakcje w dniu dzisiejszym zawarto 140 884 sztuk, obroty wynosiły 1,406 milionów. Miliard 406 milionów 14 508 zł i miliard potwierdzony na zamknięciu 23% 72 setne. No to przejdźmy sobie niżej, jeżeli chodzi o największe spadki, które dzisiaj spółki traciły najmocniej. Jest to MediCalc po wczorajszym rajdzie. Dzisiaj mamy zrzutkę, prawie 15% w dół, 5 milionów 900 obrotu. Potem Nowawiz 12% w dół, cool Energy 10% w dół, czy Kormy 7% na dużym obrocie, czy Bumech 5,77 i 13 milionów na obrocie. Jeżeli chodzi o obroty, właśnie to popatrzmy, czy mieliśmy kogoś, kto tutaj by się wdarł na szczyt. Alego, Dino, PKBP to są te spółki, które gdzieś tutaj mają najwyższe obroty. Nie mamy nikogo, kto by tutaj się mocno gdzieś na tym tle rzucał w oczy. Jeżeli chodzi o indeksy, popatrzmy jeszcze na wykresy i widzimy tutaj, że WIG Osuwa się coraz niżej, tak więc spadamy, być może nawet jeżeli będzie jakiś sentyment negatywny, to przedostajemy poprzednie tutaj szczyty, które widzimy, bo to jest dosyć ciekawy poziom wsparcia. WIG20 ma podobny poziom wsparcia, który już dzisiaj został testowany, to są oczywiście te poziomy szczytu i zobaczymy, czy ewentualna kontynuacja fazy spadkowej może mieć miejsce. SWIG80, tak jak widzimy, również osuwa się coraz tutaj niżej i też się zbliżamy już bardzo blisko i praktycznie już jesteśmy na teście właśnie tego poprzedniego tutaj range'a. Jeżeli chodzi o MV 40, cały czas kisimy się w tym boksie na wysokiej sekwencji, co oczywiście jest pozytywne. No, jak będzie oczywiście jakiś hype, wolumeny, no to ma bardzo blisko do tego, żeby wybijać coraz wyższe poziomy. Tak więc daj w komentarzach, jak Ty dzisiaj postrzegasz sesję, co ciekawego udało Ci się rozegrać i jak postrzegasz te dwie, które przed nami kończące ten miesiąc. Pozdrawiam Cię, trzymaj się, na razie, hej!